jestem tutaj, żeby poprzeć ten projekt oczywiście i powiedzieć, że sprawiedliwość społeczna nie jest możliwa bez praworządności, czyli dobrego prawa, które będzie sprawiedliwe i które będzie miało i do którego będą mechanizmy jego egzekwowania, i bez niezawisłych, sprawiedliwych sędziów, takich ludzi, którzy odważnie i z empatią będą stali na straży prawa, bo bez nich prawo stanie się bezduszną machiną i po prostu przestanie być sprawiedliwe. Dziś niestety pod rządami PiS-u nie mamy ani jednego, ani drugiego. Jesteśmy świadkami niszczenia prawa, jesteśmy świadkami podporządkowywania sobie i gnębienia sędziów. Ale właśnie powiedzieć, że musimy odzyskać w Polsce praworządność, to zatrzymać się w pół drogi. Musimy w Polsce odzyskać niezawisłość sądowniczą, ale odzyskać również i odbudować tę sprawiedliwość społeczną, która jest dla nas sprawą kluczową. Potrzebujemy wymiaru sprawiedliwości, który będzie stał na straży fundamentów naszego społeczeństwa i który będzie bronił słabszych przed silnymi. Takiego wymiaru sprawiedliwości, który nie da więcej żadnych wymówek, żadnych powodów, żeby kwestionować niezawisłość sędziowską. Jestem przekonana, że ten projekt będzie początkiem właśnie takiej reformy, stworzenia nowego, bardziej dostępnego, bardziej sprawiedliwego sądownictwa i z radością podpisuję się pod tą deklaracją.